Witajcie, kontynuujemy nasz maraton z Dooma. Dzisiaj zaczynamy dodatek do Dooma 3, Resurrection of Evil. Gramy ponownie na poziomie Marine. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy wszystko dobrze widać. Ola, mam nadzieję, że nie. Okej, to świetnie, Aslan. Tak, Damian, nagram. Dr. McNeil, they're close. Red team, we're showing your position less than 100 meters from the signal. But there's no data suggesting any ancient civ development in that area. I think they're up to something they just don't want us to know about. Some things never change around here. There's some sort of chamber beyond this wall. Point, we need a charge here. Roger that, on my way. Okay, pack it up. Ja trochę ten film widziałem, Aslan. Ale nawet nie pamiętam, o czym on był. Dr. McNeil, are you seeing this? No pamiętam, że za dobry to on nie był. Czy kojarzę, że to był taki typowy akcyjniak i może dlatego mi się nie podobał? Bo wolę spokojniejsze filmy. Potwór niczym z japońskich horrorów. Okej, no i tutaj zaczynamy. Z pistoletem. Wow, 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 wow. Tego nie było. Nie taka czaszka. Była trochę inna, była głowa, o, latająca głowa. Ta czaszka bardziej przypomina te z pierwszego Dooma. O, dobra. I co dalej? Dokąd mam iść? O, okej. W sensie ten dodatek jest według ciebie najgorszy? Czy ogółem Doom 3 ci się nie podoba? Oczywiście. Świetny start live'a.
profesjonalny streamer. Znaczy, mi się ten Doom podobał, ale nie wiem, czy nie powiedziałbym, że starsze Doomy były lepsze. Jeszcze nie zapisałem. To tragedia, bo teraz muszę przechodzić te 2 minuty od samego początku. Ej, za co dałeś timeouta Oli? No i co w związku z tym? Aslan, dałem ci zastępczo moda, ale nie nadużywaj tej siły. O nie, nie, co? Przecież... Naprawdę, mogłem sobie zapisać, naprawdę, żeby już trzeci raz to powtarzać. No przecież już w ciebie strzeliłem. Ale naprawdę, będę robił zapisy, bo... No... Widzicie... No... Już wcześniej to mi tak dobrze szło, a teraz... No, chodź tu. No, naprawdę, ja bym najchętniej tego live'a zaczął od nowa najchętniej, bo patrząc po tym, co się dzieje... Cześć, Letu. No, jeszcze jeden, chodź. Już niby włożyłem, tak? Czemu to nie jedzie? Nie zabrałem? Okej. No, to wiele wyjaśnia. Nie idę. Albo... Na. O. Zapiszmy. No i o to chodzi, tutaj mam wysiąść. Tutaj te czaszki akurat nie spraw... Znaczy, cofam to, co chciałem powiedzieć. Sprawiają problemy, bo gdyby nie sprawiały, to bym nie zaczynał już ile? 3 razy, 4 razy.
skoro ja sobie nie radzę już na początku live'a, to co będzie dalej? Chyba za długą przerwę sobie robiłem od tych wszystkich Doomów. Bo, no, widzicie jak mi idzie. Swoją drogą ten dodatek jest krótszy od podstawki, bo przejście go, przynajmniej na long playu, zajmuje 4 godziny około. Więc plan jest taki, żeby w dwóch live'ach się zmieścić. Mam nadzieję, że się uda. Myślę, że nie będzie z tym jakichś większych problemów. Ale tu pewnie dlatego, że nikt Berserka po prostu nie czytał. I nie mamy nic do powiedzenia na temat tej mangi. W sumie zawaliłem sprawę, bo powinienem się zapoznać z fabułą tego dodatku, że sobie przeczytać jakiś opis po prostu. Bo nie mam pojęcia, w kogo się tutaj wcielamy. W ogóle, co to za broń? Tego nie było. Jeśli dobrze zauważyłem, to jest coś, co przyciąga pociski przeciwników i mogę odstrzelić im te pociski. Coś takiego było przedstawione na cutscence. O! Nie tylko pociski, ale też... Ciekawe. No, chodź, pyk. Pyk. Fajne, podoba mi się to. Bo to nie ma też pocisków, więc na takich małych przeciwników się nadaje. Mogę przejść? Jeszcze jeden. O! Dorwał mnie. Dobra. Okej, żyję jakoś. Może zapiszę. No bo wiecie. Nie wiem w ogóle, ile jest tutaj poziomów. No bo to jest tam niby level 1. No przeciwnika raczej nie przyciągnę. O, ale chwila, chcę jego pocisk. No rzucaj. No i jakoś się to... No nie sądzę, żeby dobrze sprawowało. Nie wiem, zabiło go to w ogóle? O, ty. Naprawdę, muszę się wczuć w tę grę. Bo póki co tego nie czuję, się czuję zagubiony. Tak, była przerwa chwilowa od live'ów i już. No, żeby pierwsi przeciwnicy... No, jasne, przeładuj. A, okej. Dobra, przydałaby się apteczka. Znaczy, czy ja wiem, czy on się... Gargamel się śmieje ze wszystkiego, więc... on się bardziej nie z Elevena śmiał, tylko z jego widzów. O,
O, pięknie. To serce co robi? Nie wiem. Okej, przeszliśmy poziom pierwszy. Aslan, mógłbyś zrobić mały research i powiedzieć, ile jest poziomów? Ja z reguły czuję się zniechęcony do popularnych anime, do anime, o których każdy mówi. Jakoś mi się to, nie wiem, źle kojarzy, czy jak to nazwać. O, tutaj nie przejdę. Pobrałem film. Właśnie, sprawdźmy sobie PDA, co tutaj mamy ciekawego. Znajdź wyjście, to jest mój cel. Markus Tanner. Co mi powiesz, Markus? Oho, tutaj jest szafka i kod to 516. Amnezję, jeśli chodzi ci o grę, to oczywiście, że mam. Przeszedłem tę grę 4 razy. 3. O! No nie, nie rób tak. O! Gra ma 12 poziomów. Rozumiem. Czyli dzisiaj... No nie wiem, bo to zależy też, jak długie są te poziomy. No bo, no cóż, pierwszy poziom był króciutki. Wow. Dwóch takich. Każde anime się z początku wydaje, że jest dla młodszej widowni. Zacznijmy od tego. Kolorowe, słodkie. Aha, no tak, tutaj nie przejdę. Oczywiście. Amnezję to ja, prawdę mówiąc, nagrałem nawet... Nie, chwila. Dwa razy ją nagrałem. Raz dawno temu na starym kanale. Z 2012. A raz na ten kanał, ale usunąłem ten let's play, bo był nagrywany starym mikrofonem i byłem niezadowolony z niego. Okej, to nie jest trudny przeciwnik. Psychologiczny thriller to też jest Higurashi Nuna Koroni, czyli jakoś tak, mam nadzieję, że się nie pomyliłem za bardzo, który też z początku wydaje się wesoły, taka komedyjka, można by powiedzieć, haremówka, ale potem się to zmienia. Swoją drogą polecam to anime, bo jest naprawdę ciekawy pod względem fabularnym. Znaczy inaczej, ja czytam mangę. Czytam mangę. Anime oglądałem chyba 6 odcinków i zaniechałem dalszego oglądania. Ale mangę czytam na bieżąco. Niedawno kupiłem 4. tom. Ale jeszcze się za niego nie zabierałem. 4. albo 5. Nie, 4. 4. tom. No nie, Tokyo Ghoul. To też mi się kojarzy właśnie z takimi anime popularnymi, którą wybiła społeczność. Machine for Pig. Mam tę grę i też ją przeszedłem, też nagrałem z niej let's play, no ale też go usunąłem. Dobra, o co tutaj chodzi? Czy to jest jakiś mini boss? O co tutaj chodzi? Czy ja muszę zniszczyć... No, fajnie.
Dobra, wydaje mi się, że tutaj może się przydać to. No, chodź. Pyk. I teraz w ciebie. Zobaczymy, czy to zadziała. O, teraz to w ogóle nie trafiłem. No, gdzie ty jesteś? Tutaj. No, ale też nie trafiłem. O Jezu! Niedobrze. Nie pojawiaj się w takich miejscach. No, gdzie? No, nie uciekaj mi. Czemu nie trafiłem? To było dziwne, że tak mi skręci... No łap, no teraz tego wypuściłem akurat z mojej winy. Chyba... O, dobrze. Chyba o to chodzi, bo wydaje mi się, że... O! Że coś się zmienia, ale... Czy ja wiem? Tak, o to chodziło, dobrze. Osiągnięcie dostałem. Ale co to za bohater? Bo on przypomina tego głównego złego z podstawki Duma. Okej, pokonany, to może zapiszę. Tak dla zasady. W ogóle zauważcie, że tutaj są zapisy z podstawki, więc... zapisy są jakby... wszystkie razem. O co chodzi z tym sercem? Co? O, chyba... No to tak niestety nie działa. Myślałem, że zwolnione tempo to będę mógł jakiś skok zrobić. No i o co chodzi? Skoki mam takie same. Tutaj nie mogę przejść. Czy coś? No, nie spadaj. Okej, chyba tam muszę doskoczyć, tak mi się wydaje. Nie powinno być z tym problemów. Chyba. Wsłuchuję się w ten głos. Nie wiem, no spróbujmy. Nie, nie da się tam doskoczyć. To nie o to chodzi. Nie kolejne jakieś zagadki logiczno-platformowe. Znaczy, ja się muszę, no, prawdopodobnie dostać do tego portalu, nie? No tylko muszę tam się jakoś dostać. I tutaj jest problem. Okej, ja się martwię, że te poziomy są krótkie, no ale z moim graniem, no to no chyba to bez znaczenia, czy są krótkie, czy nie, bo i tak mi zajmą wiele czasu. Bo, no wydaje mi się, że ewidentnie muszę tam wskoczyć. Bo skoki moje się nie zmieniają. To chwycę i co? Mogę strzelić tam? No chyba... Nie! Chyba nie o to chodzi. O! O! Otworzyło się! Brawo! O Jezu, co to jest? Nie, jakieś klasyczne pułapki Dumo podobne. Dobra, no to jeszcze raz.
Okej, to robi coś takiego. No i teraz po prostu... Chyba muszę użyć zwolnienie czasu. To jest takie logiczne, bym powiedział. Tylko jak? Skoro już nie mam tego serca, może ja je zużyłem i dlatego to tak działa? Nie wiem, no ale ono było? Gdzie jest moment, gdzie go załatwiłem? Tutaj? No tak, jest pokonany. No i chwila, to się otworzy, jak użyję tego. No tak. Ciekawe. Aslan jakaś... O, mam! No teraz mam to serce, no! O to chodzi. Okej, ładnie. Przejdę, zdążę! Zdążyłem! O Jezu! O ty, chodź! No jasne, przeładowuj! Oczywiście. Okej, czyli ogarnąłem mniej więcej. Serce ładuje trzymając. Okej, dzięki za informację, ciekawe. To się na pewno przyda. Okej, tutaj zabieram power cell. No i... To nie tak ma być. O, drabina. Teraz to się zawróciłem. Spróbujmy. Niby zamek odblokowany. O! Ładnie. Okej, to było ciekawe, ale... O nie, tutaj będzie więcej takich... Więcej takich zagadek najwyraźniej. Nie podoba mi się to. Bo wolałbym, żeby to była po prostu taka siekanka. Nie byłem przygotowany na myślenie w Doomie po prostu. O, słyszycie? Pięknie. O, mogę sobie życie doładować. Dobra, jaki był tutaj kod? Sprawdźmy. 563, dobrze kojarzę.
to nie jest to, to to. 5-1-6, okej. 5-1-6. Ładnie. Okej. Bardzo dobrze. Więcej życia. Ale go rozpaćkało. W ogóle wszyscy w jednym czasie zrobili zaraz wracam. Dosłownie trzech naraz. No, beczka, halo. Aj, dobra, no chodź, 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 chodź. Nie możesz w beczkę trafić. Na, okej. Okay. Po prostu trafimy w niego. No, tak łatwiej. Okej, mamy PDA. Co to za te alieny? Dobra, sprawdźmy PDA. Co mamy w nim ciekawego? Gregory Martin. Urodziny. Target i hej. Nic tutaj ciekawego nie ma, ale pewnie, no właśnie, dostanę dostęp do drabiny po zeskanowaniu tego PDA. Ja jestem najbardziej ciekaw tego nowego dodatku do Dooma 3, bo no jednak Doom 3 jest stary, a ten dodatek wyszedł, ten drugi dodatek, nie ten, wyszedł sporo lat później w sumie. No mam wrażenie, że już powoli... oj, Aslan. Że już powoli mój skill zaczyna wracać do normy. Nie mogę powiedzieć, że jest dobry, bo hej, wiadomo jak mi idzie w strzelanki. Ale wiecie o co chodzi. No Jezu, przesuń się, pudle. Jeden strzał z bliska, albo 4, czy tam 5 z daleka, tak? I gdzieś podobno tutaj... No Jezu, to pudło... nie będzie wkurzać. Znowu problemy z czatem. I co, gdzie ta winda mi przyjechała? Nie wiem, zawróćmy się, bo chyba o to chodzi. Jak mi się nie podoba to, że tutaj niby priorytetem była też fizyka w tej grze, że o, patrzcie, można przesuwać skrzynie i inne rzeczy, i jest Gravity Gun. No chodźcie, chodźcie, pyk. O, ciebie nie trafiłem. Ale już spokój. Nie było tutaj tego życia przypadkiem. Było tutaj. Aż tyle życia straciłem w tym miejscu? Przecież tam było paru przeciwników, dwóch żołnierzy i dwie czachy. Więc nie wiem w czym problem. Problem jest pewnie w drabinie. Wow! Normalnie zszedł, jak człowiek. Kurde. Dosyć sporo obrażeń zadaje taka czacha, aż 11. Nie za dużo, jak na zwykłego przeciwnika. Nie wiem w sumie, gdzie tej windy powinienem szukać.
No ale okej. Myślę, że ją znajdę, że... A, no będzie taka w miarę charakterystyczna. Tutaj chyba byłem. Tak, tutaj byłem. Aslan zapomina, że to jest Marin, on umie wszystko. Oprócz ze skoku z 2 metrów. Tego nie umie, ale tak to nie mam mu nic do zarzucenia. No tutaj nie da się przejść. To gdzie ta winda w takim razie? Tam jest jakieś przejście tajne. To w sumie wygląda jak winda. Jak miejsce, gdzie winda powinna przyjechać, ale no nie przyjechała. No to też raczej windą nie jest. No Aslan, jednak ten Marin zrobił tyle nadludzkich rzeczy, że zapomniał tych podstawowych, jak wspinanie się i zeskakiwanie. O! Mamy windę. Brawo. Dalej. Poziom 3. Nadchodzę. Ale w sumie to mi się podoba, że tutaj te poziomy są ponumerowane, bo tak wiem, gdzie jestem po prostu, a nie, że powiedzmy nazwa poziomu 3, że jakiś etap składa się z kilku stage'ów, no jeden etap z kilku etapów po prostu, wiecie o co chodzi. Tak jakby świat 1, 2. Okej, rozumiem, że tutaj trzeba użyć tego ponownie, żeby to się otworzyło. Wtedy to tak działało. Czy teraz zadziała? Chyba, że zadziała. Tylko chcę poczekać, aż mi się to naładuje. Ta trzecia. Właśnie też mnie to zdziwiło, Aslan. Gdzie moja piła łańcuchowa? Że ona się tutaj tak ładnie przydaje. Ale fajnie, że tutaj... Oj, nie, dobra. Klimat tego Duma. To nie jest ponownie kosmiczna baza. Tylko, no nie wiem jak nazwać te klimaty, takie bardziej... starożytne mi się wydają. Taka świątynia. Elo, elo, H2O. Jestem spo... Coś tu nie zadziałało, Ola. Cóż, ominęło cię tyle, ile cię nie było. W każdym razie jesteśmy w poziomie 3, więc to cię ominęło, można powiedzieć. No, Aslan,
Ale ja właśnie zdaję sobie... No nie, to było O. Właśnie ona napisała O. No i to nie ma sensu, kiedy to jest H2.0. Kolejne PDA. O, co to za zagadka. Dwie kulki i arma... Nieśmieszne. Dobrze, zapiszmy. Ten. O, jeszcze raz. A więc to nie tak. Tak, żenująco. Żenująco, masz rację. Bardzo żenująco. No ej, mogę przejść tak, że mogę się zatrzymać? Że nie muszę przebiegać, tylko... Że to mnie po prostu nie trafi. No nie, no tak nie za bardzo. A gdybym po prostu kucnął i tyle? Czy to zadziała? Przekonajmy się. Oj, chyba nie za bardzo z tego, co widzę. Niedobrze. Okej, tutaj też trochę czasu spędzimy jednak. Jakby to zrobić? Tak, żeby mnie nie zaatakowało. Bo, no tak, tam na środku nic nie ma. Dobra, to lecę. Okej, jestem bezpieczny. Będę robił zapis co moment. Tutaj nie ma innego wyjścia. Okej. Pięknie. O, już nie tak dobrze. Ale idzie powoli, było kombo podwójne, bez śmierci, więc... Hej! O! No aż czuję się taki pewny siebie, że aż miałem ochotę nie zapisać i spróbować przejść dalej. No ale... Wiadomo, jak to się teraz skończy. Okej, obstawiajcie, tak w myślach, nie spamu, żeby nie było spamu. Czy uda mi się, czy nie? No dobra, to teraz przyznawać się. Kto myślał, że przegram? No, Aslan, mogłem, ale widzisz, ja jestem jednak prograczem, powiedzmy sobie szczerze, w Duma. Więc ja bym serca użył, żeby sobie ułatwić grę. Co to jest time shift, żeby zwalniać tempo? W ogóle znacie taką grę jak time shift? Oj, Aslan. Niemiło. Time Shift to po prostu taka strzelanka i tam był motyw ze zwalnianiem czasu i w sumie cała filozofia, która się opierała na tym właśnie, że się czas spowalniało. Teraz w sumie przecież to taka naturalna rzecz, można powiedzieć, że w grach często jest zwalnianie tempa. Oj, no, ktoś tu idzie. Oprócz ciebie, kolego, i ciebie. Okej, jest kolejna szafka. 516, czy zadziała? No, niestety, tutaj już jest inna kombinacja. Podobne do super... No, nie za bardzo, to nie o to chodzi, bo w superhocie... W superhocie, Jezu, w superhot... W superhocie, o Jezu, deklinacja nazwy gry, brawo. A... O Jezu. Zaraz dokończę.
czas był spowolniony na stałe, a nie jako takie tymczasowe slow motion, które ma jakoś wspomóc gracza w grze. Zapiszmy i może wyłączmy energię. No i... na... W ogóle teraz się... O! Dobra. Się wszyscy... znaczy może nie zachwycają, bo ja na przykład się właśnie nie zachwycam. W każdym razie głośno jest o No Man's Sky, a według mnie ta gra jest taka sobie. Ja obejrzałem dosłownie minutę gameplayu i ten świat mi się wydawał taki pusty, taki nijaki, jakby to była jakaś brzydka gra indie. I ludzie w recenzjach mówią to samo, że niby jest tyle tam trylionów, bilionów liczby, których nie da się wymówić, tych planet, a one podobno wyglądają bardzo podobnie, jest mało surowców i takie tam. Jest tutaj jakiś kod może? Jakieś darmowe kody na Steam? 769, okej. 7, 6, 9. Oho. Dobrze, ruszajmy dalej. Teraz się chyba akurat wracam. Ale może... no tak, wracam się zdecydowanie. Bo tutaj jest ten doktor. Tak, tak. Więc trzeba iść dalej. Ja jestem zainteresowany grą The Witness, ale... ona też jest chole... Jezus! Ragdole, please! Ale... mam iść na pierwsze piętro? Czy ja... byłem? Chwila, teraz to się po... dobra, no jedźmy na dół. O ty! O! Zadziałało. Cudownie. Kolejne PDA. Zobaczmy, co w nim się znajduje. Steven. Ready for this? 428. Po prostu 428. Napiszcie to proszę na czacie, żebym nie musiał zaglądać. Cześć, poker. Tak, The Witness jest właśnie podobno bardzo takie filozoficzne. Tak jak... chwila, Talos Principle, o! Talos Principle też właśnie porusza takie filozoficzne tematy. I ja mam Talos Principle nawet. Grałem w demo, ale zapełniaka się w sumie nie zabierałem nigdy. To świetna gra. Świetna gra logiczna, w ogóle ślicznie wygląda. Jaki był kod? No... Aslan, właśnie to ty powinieneś wiedzieć, bo o to prosiłem. Kod to 428. Aha, potrzebna jest karta.
Dobra gra. Jest osiągnięcie za zdobycie jakiejś tam ilości punktów w tej, na tym automacie. Nie wiem, czy to nie jest jakiś szalony wynik. Nie wiem, dobiję tam 3000 i zobaczymy. Nic się nie stało. Nie pamiętam, jaka to musi być ilość. Oho! To nie ten kod. Jest tutaj karta dostępu, której potrzebuję akurat. No to niedobrze. To znaczy, że trzeba iść gdzieś indziej. Teraz nawet nie wiem gdzie. W ogóle jutro się wybieram na Sausage Party, ten film, te animacje dla dorosłych. I... no jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy to jest z polskim dubbingiem, czy z napisami. I co, tutaj... Tak, tutaj... Byłem, ale tutaj już chyba nie, prawda? Nie przypominam sobie, żebym tutaj był. Nie kojarzę tego miejsca. Tam jest jakiś gaz w każdym razie. No cóż, trochę rzeczy, ale... Tak naprawdę... Tak, właśnie... no bo wiemy, co oznacza określenie Sausage Party w slangu. Ale... O, insert. Jak to? Nie mam? Jak to nie mam? Co? A, teraz to się trochę zdziwiłem. Skąd ja mam wziąć drugie? W ogóle skąd mam wiedzieć, ile mam? No i właśnie ten film opowiada o jedzeniu, które, no nie wiem, żyje. No jest przedstawione jako coś żywego po prostu. No i jak ludzie jedzą to jedzenie, że, czyli zabijają, siekają. No i no nie wiem, co z tego wyjdzie, bo niby to jest animacja z przekleństwami. No i że ale dla dorosłych, tak? Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno chcę na ten film iść, bo go nie widziałem. I dopiero po seansie będę wiedział, czy jest to coś, co mi się podobało, czy nie. No bo na przykład były filmy, które na pewno mi się podobały. Nawet już przed obejrzeniem. Na przykład, gdzie jest Dory? To ja wiedziałem, że to będzie coś świetnego. Nie wiem, dokąd mam iść. No, do Sausage Party mam jednak takie wątpliwości. Okej, tutaj już nie wrócę. Ale to dobrze, bo to znaczy, że mam jakiś ograniczony teren. Lewy, to brzmi jakby Poker mówiła do jednego ze swoich znajomych, a wiadomo, jak się kończyło, kiedy Poker przyprowadzała na live znajomych. No, Poker akurat tutaj nie ma nic do śmiechu, bo zawsze kończyło się na tym, że były to jakieś dzieci, które nie potrafiły się zachować. W każdym razie Lewy, brawo, piszesz poprawnie, szanuję cię na razie. Nie wiem, czy to się zmieni, mam nadzieję, że nie.
karta potrzebna. A ja muszę znać kod. 428. No ej, Jezu. Czemu? To co? Jaki ja kod wtedy wpisałem, że to nie zadziałało? Dziwne? Okej, okay, w każdym razie dobrze, że sobie zdałem z tego sprawę. Okej, okay, jest zapis, dobrze. O nie, nie ta broń. Sprawdźmy tę dwururkę. Może będzie zaraz. Okej, okay, jest. Okazja, żeby to sprawdzić. No ale może nie na zwykłych przeciwnikach, co? Okej, no i wydaje mi się, że teraz muszę się... O Jezu! Bardzo dobrze. Op. O, dwóch was jest, to dlatego tak trudno. No, rozumiem. Okej, okay, no i teraz już powinienem mieć te dwie, tak? Mam dwie. Oczywiście, i co to dało? Właśnie ten... Ta osoba, która była przed live'em, jako Wolfer, tak on się nazywał. On podobno jest dorosłym facetem, który pracuje, ma dziewczynę. A zachowywał się naprawdę fatalnie. Groził mi. Znaczy, ja to mówię z takim uśmiechem na twarzy, no bo hej, grożenie w internecie. Tutaj? Czy nie tutaj? Tak, to tutaj jest PDA nawet. Coś takiego. Cóż to jest? Jakiś artefakt. No i po nabojach. Jaką? Aslan, opowiadaj. Co, dwururka? Naprawdę, dwururka. Ale, o, fajna ta dwururka. Takie miłe wspomnienia z starym Doomem. Najlepsza broń. Znaczy, w tamtym Doomie. Taka pod względem przyjemności używania. Nie, nie chodzi mi o siłę czy coś. Dobrze, zajrzyjmy do PDA. O Jezu, myślałem, że dlatego, że sobie rondo wygoliłeś na głowie. Nie ma żadnych kodów. Ej, nie o to chodzi. Dziękuję. Open Michael Bay door. Thank you.
Ciekawe, co jego dziewczyna o tym sądzi. Albo, znaczy, o ile jest... Gdzie? O, widzę cię. O ile jest świadoma jego zachowania. No i nie jestem pewien. Aha, znajdźcie dwie power cells. Takie jakby rdzenie, no cel to... O, cel to jest komórka ogółem. No po prostu muszę znaleźć dwa te rdzenie mocy, żeby unieść windę. Żeby zadziałała. Dobrze, w takim razie zróbmy to. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z tym zadaniem. Pyk! O nie! Kitowcy. Zmieńmy broń. Nie za bardzo mam na co. Uuu, pięknie. Bardzo ładna broń. Ale może tak na wszelki wypadek, bo się boję. Ej, to ja strzelam. Nie, przestań. O, ładnie. Wszyscy jesteście bardzo grzeczną widownią, spokojnie. Nic mnie nie zabiło? Jak to? Miało mnie coś zgnieść. Czego potrzebuję? Nathan Reynolds. Kiedy, kurczak? Poker. Jest za dużo live'ów w planach, żeby mówić o tym, kiedy, kurczak. Więc... Nie każde gimnazjum to patologia, nie? No ale na przykład u mnie w gimnazjum jedne dziewczyny napluły nauczycielce do kubka, bo jak jej nie było, więc no... A ja oczywiście jako grzeczny uczeń powiedziałem to pani po lekcji. No mogłem w sumie, no, nie chciałem wyjść na tak zwanego konfidenta, jak to się w gimnazjum mówi. Więc nie powiedziałem tego przy uczniach, nie? Żeby... Nie, proszę pani, proszę tego nie pić, napluli tam! Więc powiedziałem po lekcji, a potem, jaki ja miałem z tego ubaw... na lekcji wychowawczej... Nie, godzina wychowawcza, tak się nazywała ta lekcja. Wychowawczyni poruszyła ten temat. Tak, znaczy nie, tam mówiła o czymś i w pewnym momencie wypaliła z tym... podała jako przykład plucie do kubka. I miałem naprawdę bekę z tego. Bo no, ja nie toleruję jednak takich nieładnych zachowań. Jasne, ta nauczycielka była taka, powiedzmy, czasem niefajna, znaczy surowa, po prostu była surowa. No ale przecież na plucie komuś do kubka to no jednak chamstwo, świństwo, tak się nie robi. Okej, on ich tutaj zabija, więc dobrze, niech się tym zajmie. Czy ja na przykład jestem taką osobą, która też nie da, powiedzmy, pomiatać sobą. Więc ja też potrafiłem dogadać nauczycielce, jeżeli była taka, no nie wiem, potrzeba, powiedzmy. Okej, tutaj mogę chyba zejść bezpiecznie. I w liceum na przykład była taka sytuacja na angielskim, o,
że nauczyciel mi zarzucił, że ja się nie uczyłem. Bo okej, ja tam nie umiałem na ten sprawdzian czy coś. Bo zarzuciła mi, że nawet nie otworzyłem książki. I to mnie tak wyprowadziło trochę z równowagi i powiedziałem jej, że otworzyłem, że przeczytałem to, co tam było. Okej, może nie zapamiętałem, ale niech mi nie zarzuca, że nawet się nie ruszyłem, żeby się uczyć. No i ja powiedziałem, że przeczytałem, to powiedziała takie ehe. No to mnie wtedy już tak mocno wkurzyło, bo no ja jej grzecznie mówię, że nie, przeczytałem. A ona tak sobie zakpiła ze mnie i a no, to ja jej powiedziałem, że nie powinna się wypowiadać, już taki wkurzony, że nie powinna się wypowiadać na tematy, o których nie ma pojęcia. No i powiedziała, że mi się chyba coś pomyliło, że mi się pomyliły relacje. A, swoją drogą ja dostałem z tego sprawdzianu 3, bo słówka to ja umiałem bardzo dobrze, po prostu ta gramatyka, tak? Aha, kappa, no tak, bo to, co teraz opowiedziałem, to była taka typowo agisowa historia. Jeszcze ta gra w tle. O. Znaczy, ja z angielskiego starałem się mieć jak najwyższe oceny, bo angielski to był taki mój priorytet. Ja tam się nie obchodziłem za bardzo innymi przedmiotami. Najbardziej angielski i polski, chociaż z polskiego i tak skończyło się na trój. O, chyba czegoś nie zebrałem. Tutaj byłem, czy nie byłem? Oj, fizyki nie cierpiałem. Byłem tutaj, czy nie? Zaraz to się zgubiłem kompletnie. Okej, to miejsce pamięta. No, a, czat się, dobra. 408, jaki tutaj był kod? A, chwila, muszę czat sprawdzić. 428, sprawdźmy, może zadziała. Naj, nie. Testy gimnazjalne. Co to są testy gimnazjalne? Nie no, pamiętam, aż tak dawno to nie było. Znaczy, no, ja nie rozumiem tego stresu, co niektórzy odczuwają. No bo, hej, przecież to jest zwykły sprawdzian, na dodatek bardzo prosty. Więc dla mnie to jest po prostu to był dla mnie po prostu krótki dzień w szkole. Dla mnie to był wręcz dzień wolny, że nie ma lekcji, przychodzę, nie wiem, 2 godziny, 3 godziny i idę do domu. To był dla mnie test gimnazjalny, a tu się ludzie stresują. Nie rozumiem tego. Okej, tutaj chyba nie byłem. No tak, nie byłem. A. Nie mam ani jednej. To słabo.
Gdzie ja mam tego szukać? Kolejne labirynty. O, pięknie, otwarte. W sumie zmienię sobie na zwykłą strzelbę. Nie będę tracił podwójnych naboi. No, myślisz, że czyja to zasługa, Aslan, że z polskiego najlepiej? Podśmiechujki. Chodź tu. Okej, ładnie. O Jezu, gubię się. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. O, tutaj. Jeszcze... Dobra. Jedzie ta winda? Halo? Nie mam czegoś innego. O, mam! Aslan to wstyd. Dlaczego Aslan to wstyd? Nie jedzie tutaj nic. Halo? O, dziękuję. Tylko, że mi... No, odjechało. Mam na to wejść? No chyba tak, dobra. To czekam. Okej, jedzie. Hop. O, zabije mnie. Kiedy ja ostatni raz zapisałem? Co? 8 minut temu. Fajnie. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Dokąd mam iść? Co to jest? Tu na dół? Chyba tak. O Jezu. I co ja mam teraz zrobić? Dokąd ja mam iść? O, tutaj, dobrze. O Jezu, ale... To niby tylko kawałek gry, ale mimo wszystko trzeba powtarzać. No i tracimy cenne minuty. O Jezu, chodź tu. Co jeszcze nie zginął? A, dobra, chodź, 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 chodź. Tak, oglądałem jakieś anime, oglądałem ich całkiem sporo.
nie wiem, może obejrzałem z 40 różnych serii. Znaczy niektórzy mają po kilkaset, tak więc dla mnie to jest sporo. No i obejrzałem, no Jezu, no co mam ci powiedzieć? No mam wymienić wszystkie. Polecam Clannada. Clannad najlepsze anime. Po prostu, tyle. Clannad. Obejrzałem to anime 4 razy, co najmniej. I jest świetne. Lul. Jezu, letu. Please. Dobra. Jestem już tutaj. Pięknie. Teraz tylko znaleźć tę komórkę, ten cel. Tutaj jest to, dobra. W takim razie komórka będzie... No właśnie, gdzie? Nie mam kogoś takiego. Kurde, skąd nie mam to wziąć teraz? Jak ja się tam wtedy dostałem? Skąd to mam wziąć? Jezu. Tutaj... Nie no, tutaj nic nie ma. O, tutaj jest PDA, dobra. Okej. No i teraz... Teraz tutaj. Ładnie. Okej, udało się. A, tylko tutaj ten żołnierz. Pięknie. Dobrze. No i może zapiszmy, żeby nie powtarzać. Jeszcze raz. Albo wczytam, bo nie chce mi się czekać. Hop. I teraz, żeby dobrze wysiąść. O! Już było tak trudno. No nie było. Więc o co chodzi? A, znaczy, ja znałem poczucie humoru South Parku, więc nie niszczyła. Wiedziałem, czego się spodziewać. Mnie nawet nie zauważył. Okej, super. Co tutaj mamy ciekawego? Kolego. Ach, tutaj winda dojeżdża, okej.
Lewy i ten Jezus. Co? Lewy i ten Jezus. Czegoś nie rozumiem chyba. Lewy i ten Jezus. Lewy i ten Jezus. Dobrze, że mnie widzisz i do mnie strzelasz, sztuczna inteligencja. O, kurczę, schował się. To dopiero mądry. O Jezu! Czy ta misja nie była tylko dla Żyda, dla klasy Żyda? Bo ja właśnie wiem, że misja z Jezusem była, ale nigdy jej no nie napotkałem w trakcie przechodzenia. O, nie zabił się. O Jezu! Gościu! A, okej. Dobra, no to najwyraźniej ja coś pominąłem. Skąd on wyszedł? Tutaj zapiszę, bo boję się, że mogę zginąć. No, Jezu, no się zastanów, gdzie chcesz iść. O! No i udało się, uruchomiłem windę. Jedziemy! Hop! No i super. Udało się. Tutaj mogę zejść na dół. Ale na razie tego nie zrobię, bo chcę się tutaj rozejrzeć, ale tutaj nic nie ma. To idziemy. Właśnie, popuść spam. Piroman ma rację. I co? Poziom 5, tak? Fajnie by było, gdyby udało się przejść jeszcze 2 poziomy na dzisiejszym live'ie. To wiedziałbym, że to jest na pewno połowa. Tutaj jest za dużo beczek, trochę się boję tego miejsca. Ej, przestańcie tu przychodzić. A, no, przeładowuj. Spokojnie, nic się złego nie dzieje. Chyba.
O, apteczka. Ładnie. Co się stało? O Boże. Czemu to wysadziło go? Okej, potrzebuję takich ludzi. Doktor Cloud. O, narysowane dziećmi. Spam Poker. Jej XD, XDD. Zupełnie niepotrzebna wiadomość. O Jezu, abym spadł tam. Okej. Frankly, I don't know if our systems can handle too many more of these power surges. We're working with old equipment here. If I don't have the primitive soon, it'll be too late. See? Told you he'd make it. Oh, speak of the devil. Your marine has the primitive. Let's get the computer started on the translation. Damn! Another surge. Still there? Dr. Cloud, are you there? It's working. It's all here. Amazing. Everything is right here. The invasion of the demons, it's all exactly the same as the ancient writings. Dr. McNeil, our assumptions were correct. Ola, udało się dotrzeć do kolejnego poziomu. Do poziomu piątego. Yes, but it looks like there's more to all of this than we had thought. The ancients write of three unstoppable beasts, horrific and powerful demons they called the Hunters. Apparently a reference to their protection of the artifact. I'll contact you when I know more. Good luck. I'll be in the Phobos labs. This is starting to make some sense. Not only is the artifact a source of great power, it's also a gateway. One-way portal from hell to our dimension. I need to gather more information here, but Dr. McNeil is an expert on the ancient civilization. You must get the artifact to her if we're going to understand how to destroy it. Take the key to the armory. Ale wiecie co wam powiem, gdyby Doom 4 miał być na silniku Dooma 3 i miałby wyglądać identycznie, tylko miał mieć po prostu nową kampanię, to ja nie miałbym absolutnie nic przeciwko. Bo mi się ta gra podoba. Znaczy, miałbym coś przeciwko, gdyby cena była taka, jaka jest Dooma 4. Ale gdyby, nie wiem, za 80 zł, to nie przyczepiłbym się, bo mi by się ta gra i tak podobała. Bo co mnie obchodzi grafika, jak sama gra jest dobra. Chyba nie zabrałem PDA tego doktora. Muszę się zawrócić. Teraz gdzie to było? Tutaj mam nadzieję. O Jezu, gdzie to teraz było? Aslan, czyli jest ich... 6? Aslan, 8. 8 poziomów. Jak będę w poziomie 7, to zostanie 6 poziomów. Teraz jestem w poziomie 5. Ej, ale naprawdę, jak ja mam się teraz tam dostać? Jak ja się tam przed chwilą dostałem? Ej, się zgubiłem. Dobra, idę dalej. Thank you.
Nie? Ktoś jeszcze? O, słyszę was. Ej, ale nie ma tych niedobrych czaszek. I to mnie cieszy. O, nie udało się na hita. Zabili się nawzajem. Ojej, nie mam naboi. Znam Mass Effect, ale nie grałem, bo nie przepadam za RPGami. Ale jest kilka RPGów, które chętnie bym przeszedł. Właśnie między innymi South Park był takim RPGiem, który chciałem przejść, bo mnie ta gra ciekawiła. Lewy, jeśli chcesz wiedzieć, nie wiem, czy coś nagrałem, to możesz zawsze wyszukać to na moim kanale. Tak będzie łatwiej. Co się stało? Cześć, Dragon Child. Okej, no i mam kartę. Jestem w zbrojowni i mam PDA. Dobra broń. O, tylko teraz nie wiem, czy dobrze idę. Ale chyba tak, bo tego miejsca nie kojarzę. Coś niedobrego się tutaj dzieje, tak? Nie chciałbym wlecieć... O Jezu! Wy... Myślałem, że się was pozbyłem w poprzedniej części. Po co go zabijam? On i tak mi nic nie robił. Właśnie, polecane kanały i tam jest archiwum livestreamów, tam zamieszczam od jakiegoś czasu... O kurde, a ty czym jesteś? No po prostu live'y. O, to bardzo ładnie, to miło z twojej strony. Tutaj by się przydał ten staroszkolny, dumowy kombinezon, który pozwoliłby mi chodzić po tej... po tym szlamie. Na jakiej stronie można... No, proponuję ci najlepiej kupować na stronie wydawnictw, czyli sklep Vaneco, studio JG. No, chodź tu, chodź tu. Okej. O, kolejne tak zwane dziecka. Błąd celowy. O Jezu! Ktoś niepożądany tutaj. No nie, on jest coraz bliżej chyba. No chodź tu, dziecko. Dobra. Okej, pokonany. Teraz trzeba się zająć wielkoludem, albo go jakoś wyminąć. Granaty... O Jezu! Nie, o chwila. No, dawaj. O. No nie, ja nie mogę się... O, dobrze. Nie, muszę wczytać, bo straciłem za dużo zdrowia. Ja kiedyś oglądałem anime, ale teraz robię to bardzo rzadko i czytam tylko mangi. Znaczy, z reguły czytam mangi. No, chodź tu. O, nie mam tego. No dobrze, no to...
pięknie. Dobra, to dokąd teraz? Znaczy, ja oglądam tylko te anime, które sobie kupię na DVD ostatnio. Kurde, chyba nie mogę tutaj tak po prostu wejść. Jest tam jakieś przejście? Mogę się zawrócić, ale po co? No, spróbuję tu wejść, no. Zobaczymy, co się stanie. Co? Mogę tutaj po prostu wejść? I nic mi się... Okej. No dobrze. Czemu ja się tak przejmowałem? Nawyki ze starego Duma najwyraźniej. Nie oglądam, znaczy rzadko go oglądam, więc nie subskrybuję Agisa po prostu. Jak nie mam nic w subskrypcjach, a mi się naprawdę nudzi, to ostatnio wszedłem na przykład na jego kanał i sobie coś tam obejrzałem, Kappa. Ops. Dlaczego wolicie anime? Niezbyt. O! O Jezu! Mam małe pojęcie o School Days i rozumiem, dlaczego o to pytasz. No, ja ci też odpowiedziałem, zanim zapytałeś. Podałem ci tytuł. O Jezu, gdzie to dziecko? Tu jedzie ten chłopiec. Przestań! I ty, chodź tu. No nie uciek... Nie uciekniesz! Aslan, podajesz te tytuły dlatego, że... nie obejrzałeś żadnego innego anime. Nie oglądałem i nie polecam. Dobre, nie? A? Ej, czy ja się właśnie zawróciłem? Nie mów, że się zawróciłem. Naprawdę? Mam nadzieję, że... O! Udało się, świetnie. Ej, może naprawdę
Przejdziemy te 6 poziomów. Wiem, Aslan, wiem, ale... dlatego się śmieję, można powiedzieć, że... jakie anime polecasz? Obejrzałeś 2, więc te podajesz. Dobra, trzeba się pospieszyć. O-o! Drabina! A, drabina challenge. No, w moim przypadku. Nie wyszło. Umrzyj. Speedrun, ucieczka. Co tu szczela do mnie głowa jakaś? Pyk. Ty, chodź tu, umrzyj. I ty też. Yeah! Yeah! Wiecie, o nie, zaraz wybuchnę. Uciekaj. Super, bardzo dobry let's play. Wiecie, do kogo nawiązywałem z tymi? Yeah! Dokładnie, do Witchhavena. Skąd wiedziałeś, Aslan? Nie jesteś za młody, żeby pamiętać takie rzeczy. No chwila, idę po... No. Oglądasz go. No i ładnie. Udało się. Hey, you over here. No cześć. These things have kept me alive. There are more bots around, but I've sent them to the tunnels. You'll need to go through there if you want to get to the monorail. Okay, dzięki. Remember, they're on your side. Okay, muszę znaleźć sentry bota w tunelu. Nie mam za bardzo amunicji. Okej, ładnie. O Jezu, głupotę zrobiłem. Nie miałem tak robić, miałem się trochę oddalić. Troszeczkę. O nie, kiedy słyszę, że Tokyo Ghoul jest świetne, od razu mi się wydaje, że te osoby tak mówią, bo wszyscy się zachwycają tym anime. To nie jest szczera opinia. Mam, prawdę mówiąc, powieść Tokyo Ghoul, ale jeszcze jej nie czytałem, bo... zdajecie sobie sprawę, że Tokyo Ghoul jest powieścią. Kiedyś przeczytam powieść. I wam powiem, czy fajne. Znaczy, wtedy będę mógł po prostu mieć opinię, tak? No ale póki co mam do czytania sporo innych rzeczy. No, piroman, ale ty nie oglądałeś... O nie, spieprzamy sobie. No, ojejku.
Dobrze, że mamy zapis. O nie, a ty jesteś kolega, przepraszam. A chwila, piroman, a o czym mówiłem, przepraszam. Nie, wynocha! Zabiłeś? Wow, zabiłeś! Dobry jesteś, stary. O, pająki. Za 15 minut to my chyba już skończymy live'a, coś mi się wydaje. Dobra, pomogę ci, byś nie zginął. Co mój robot przestał działać? Nic nie widzę. No. Ale szkoda, że padł. Nie fajnie. No nie, nie. Nie. No i ładnie. Tak to się robi. Czemu nie mogę? Gro? Coś źle zrobiłaś. Okej, ładnie. O, chyba muszę się spieszyć, bo on się tutaj trochę dusi. Ładnie. Życie odnowione, no i po drabinie. Okej, zmienię sobie broń może. Na razie go zostawię, Aslan. Do końca live'a. Tak, dostali. Ci, o których ci opowiadałem. Znaczy, wam wszystkim, tak? Okej, a więc... Bosik... Bosik, kokosik, hehe. Nie przypominaj nawet, Błażej. Nie przypominaj, naprawdę. Nie rób tego! Otwórz serce! Za blisko! Ups! No i... Wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie.
odczytujemy. Dobra, jeszcze raz. Nie wiem, czy robię to dobrze. O Jezu! Ale źle, źle mnie w kozi róg zapędził. No i znowu to źle zrobię. No teraz to mi przeładowuje. No dawaj. Może muszę te kule. Nie! O, nie zdążyłem zmienić broni. No, ej, ale byś się obrócił. Ale nie teraz. Okej, dawaj i chodź tutaj. Okej, no i zaraz znowu padnę chyba. Ale mi to nie przeszkadza. Nawet jak zginę, to ja ogółem lubię walki z bossami. Jezus, z czego ja korzystam? Zmieniaj te broń. Nic nie widzę. No i tak myślałem, że to się tak skończy. Nie wiem, jaka jest taka dobra technika na niego w sumie. Czy po prostu mam strzelać w serducho ze zwykłej broni i to wystarczy? Właśnie, nie ma muzyki. Nie wiem, może tam mam go zaprowadzić. O Jezu! No i znowu nie taka broń. No dobra, powolutku. Powolutku. I znowu to zrobił. Muzyka? Gdzie jest muzyka? Stary, włączyłeś światło! Bomba! Ale ta pani ma miły głos. Przełączniki służą do przełączania. No bym się nie domyślił. Nie to, Jezu, nie. Napisali, że można zapinkalać jak śmigłem. Jezu. Nie, on powiedział, Boże, co za tłumaczenie. Kto wie, o czym mówimy w ogóle za slanem? O, może tutaj chodź, tu... A, tutaj, w to miejsce, tutaj. To tak nie zadziała. Zapikalać piórami jak śmigłem, jak śmigłem. O, padł, dziękuję.
Okej, co dalej? Znowu Half-Life. Działa czat, działa. Bo ciągle myszką najeżdżam. Dobra. Jedziemy. W ogóle tutaj jest koniec poziomu. My się naprawdę w 2 godziny, nawet chyba niecałe, zmieściliśmy w czasie. Powiedziałem, że 2 godziny live'a do połowy gry i naprawdę jesteśmy w połowie. Dojedźmy jeszcze tylko na miejsce. Mam nadzieję, że uda mi się uzupełnić zdrowie na miejscu. Jeszcze tylko przeładuję wszystkie bronie. Jeszcze coś? Tutaj nic nie przeładowuję. Tutaj też już jest. O, tutaj chyba? Nie, tutaj też nie. Okej, wszystko jest w porządku. Nie ma tutaj jeszcze jakichś apteczek, żeby uzupełnić zdrowie w pełni. Niestety nie ma. No dobrze, no to zapiszę w tym miejscu i kończymy live'a. Nie gramy do północy. Chciałem podzielić ten dodatek na 2 live'y. Zobaczę, czy to jest rzeczywiście... Już nie jest napisane, że to jest któryś poziom. To jest po prostu Phobos Labs Sektor Pierwszy. Fajnie, że przyszliście, ale na dzisiaj to tyle. Nie wiem, czy jutro to dokończymy. Być może, taki mam plan, mam nadzieję, że wypali, że nic mi nie przeszkodzi w streamowaniu jutro. Póki co to tyle, fajnie, że przyszliście jeszcze raz, mówię. Na razie, pa pa, dobranoc.